Mój komentarz w tej sprawie jest taki, że ja również oczekuję na wyjaśnienie. Wyjaśnienie w sprawie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego pojawiło się dziś. Koordynator do spraw służb specjalnych oświadczył, iż Muszyński nie jest funkcjonariuszem ani tajnym współpracownikiem Agencji Wywiadu. Tyle, że według Gazety Wyborczej Mariusz Muszyński pracował dla wywiadu w latach 90. na placówce w Niemczech. Oficerem wywiadu jest się do końca życia. Można powiedzieć, że PiS sobie sam strzelił w kolano. Sytuacja niebywała, skandaliczna, zagrażająca niezależności Trybunału, bo nie wiemy po co, przez kogo ten człowiek jest tam kierowany. Opozycja domaga się specjalnego, tajnego posiedzenia Sejmu, na którym wszystkie wątpliwości miałyby zostać wyjaśnione z udziałem samego zainteresowanego. W przypadku, jeżeli jest oficerem emerytowanym, to powinien wystąpić do szefa Agencji Wywiadu z prośbą o zwolnienie go z tajemnicy. To pierwsza sytuacja po 1989 roku, że wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego są wysuwane zarzuty pracy także na niejawnym etacie w służbach. To mogłoby rodzić poważny konflikt interesów. Sprawa Mariusza Muszyńskiego to problem dla Prawa i Sprawiedliwości nie tylko dlatego, że to PiS rekomendował go na stanowisko sędziego Trybunału. Mariusz Muszyński bardzo mocno wspierał partię rządzącą w kampanii wyborczej. Mariusz Muszyński, zanim został wybrany na sędziego Trybunału, chętnie udzielał się na Twitterze. Mocno krytykował aktualną opozycję, czasem nawet bardzo mocno. Oto przykład. Najlepszy ubaw dzisiaj. Siemoniak wyzywa Macierewicza do debaty. Jest takie słowo polskie pasujące na odpowiedź. S***aj. W całości zjeżdżaj. A po wyborach pisał na przykład tak. Klub Nowoczesna.pl. Same staropolskie rodziny we władzach. Petru, Lubnauer, Scheuring i Schmidt. Myślałem, że to Bundestag. Dziś politycy PiS o sprawie mówią niechętnie. Raczej starają się kierować dyskusję na inne tory. Nie wiem, czego pan oczekuje ode mnie. To znaczy, ja bym oczekiwał, by rozwiązać ten faktyczny problem Trybunału Konstytucyjnego, czyli by on odzyskał i autorytet, i zdolność do orzekania. Sędzia Muszyński na razie nie jest dopuszczony do orzekania. Od roku nie pozwala na to prezes Trybunału Andrzej Rzepliński. Kamil Dziubka, Onet.